Rajd Pieczona Pyra imienia Leszka Roszczyka to jedna z tych imprez w gminie Suchy Las, która od lat przyciąga tłumy. Piękna polska złota jesień, doskonała atmosfera i przepyszna pyra z gzikiem to elementy, które sprawiają, że każdy miłośnik rekreacji chętnie przyjeżdża do Zielątkowa. W tym roku już po raz 20. Pierwszy nasz rajd to było 70 osób, a pomysłodawcą rajdu Pieczona Pyra był pan Leszek Roszczyk, który był radnym tutaj z Zielątkowa. Mąż pani Reni Roszczyk, obecnej sołtys. I tak jakoś to się kula. Z roku na rok rajd przyciągał nowych miłośników spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, co doprowadziło do tego, że organizatorzy, czyli Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, musiało wprowadzić zapisy. Jeżeli chodzi, tak jak wspomniałam na początku, że było nas tylko 70, rocznie przybywało nam uczestników. Także jednego roku, kiedy myśmy nie zapisywali, przyjechało nam 600 rowerzystów, stwierdziliśmy, że musimy zacząć robić zapisy do 400 rowerzystów. Lista bardzo szybko się zapisała, potem przyjmowaliśmy jeszcze na listę rezerwową, ale i tak na metę przyjechało masa rowerzystów niezapisanych, ani nawet na liście rezerwowej. Także podejrzewam, że dzisiaj znowu jest około 600 rowerzystów. 20 lat rajdu Pieczona Pyra to wiele emocji, zwłaszcza dla pani Reginy Roszczyk. Piękny okres, dużo pomocy nie tylko przeze mnie, bo ja wszystkiego nie jestem w stanie ogarnąć. Pani Grażynka i pan Rysiu cały czas pilotowali to. Zaczynało się w bagnach przy Samicy. To była kameralne spotkanie, było nas trochę osób. Z roku na rok przybywało i teraz się zrobiła już bardzo duża ta impreza. Zewsząd ludzie przyjeżdżają. Właśnie, żeby się spotkać, zakończyć właściwie ten rajd rowerowy, bo to najczęściej tak było, że to jest takie zakończenie, podsumowanie już roku rowerowego. No i rowerzyści pędzą tu do Zielątkowa na tam pyrę. W tym roku rajd z powodu bezpieczeństwa został nieco skrócony. No, skróciliśmy trasę, ponieważ pierwszy odcinek jest troszeczkę niebezpieczny. Przy takiej ilości rowerzystów nie jestem w stanie przejechać wąziutką ścieżką na jeden rower i jeszcze na dodatek jest tak głęboko, że niesprawny rowerzysta mi się wywróci. Także musieliśmy zacząć od Złotkowa, a wielu rowerzystów mówi, dlaczego tak krótko. Na starcie tegorocznego rajdu oprócz rowerzystów pojawił się jeden biegacz. Lubię biegać, tak jak widać. Generalnie jeżdżę też na rowerze, ale to taka specyfika tego biegu imienia mojego ojca, żeby chcę to tak uczcić tym biegiem moim. Generalnie to lubię, więc na pewno jest to taki specjalny dla niego no jakiś ukłon. Na mecie rajdu z okazji jubileuszu padło wiele ciepłych słów dla organizatorów, a zaraz po nich rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Dla wszystkich była grochówka, no i oczywiście pyra z gzikiem. W tym roku tradycyjnie gziczek, ziemniaki z parownika, takie uparowane, typowe, smalec, który zawsze nam sponsorują z Kieksza, znajomi tą słoninę, ja cały czas topię. Dzisiaj w tym roku było 30 kilo smalcu, 100 kilo ziemniaków żeśmy naszykowali. Myślę, że to pójdzie szybko, bo frekwencja jest dosyć duża. Na rajdzie nie mogło zabraknąć konkursów. Jak zawsze tradycyjnie na mecie są konkursy dla dorosłych i dla dzieci. Jest zawsze konkurs literacki. Są konkursy, gdzie rolę główną pełni oczywiście pyra. Dorośli muszą się wykazać obieraniem ziemniaków, tarciem ziemniaków, rzucaniem ziemniaków. Natomiast dzieci to są znowu sprawnościowe konkursy, również oczywiście z pyrą w roli głównej.
Podczas zabawy nie zabrakło również atrakcji muzycznych, a Rada Sołecka posadziła symboliczne drzewko. To jest taki symbol dla nas. Planujemy tutaj więcej drzew. To jest nasza polana, którą zamierzamy w najbliższym czasie zagospodarować. Mamy już koncepcję, która w gminie, myślę, że znalazła uznanie. Wójt przychyla się do tej naszej koncepcji. Jest to taki bardzo szeroki projekt, który chcemy realizować po zakończeniu naszej najważniejszej inwestycji, kanalizacji, którą objęte jest całe Zielątkowo. I to jest plan na najbliższe lata. Może nie na ten rok, ale w ciągu 5 lat chcemy to zakończyć. Tegoroczna pieczona pyra była ostatnią organizowaną przez panią sołtys Reginę Roszczyk. Jednak jak zapewnia Rada Sołecka, rajd będzie odbywał się jak co roku na początku października.